Nieco bardziej zaawansowanym przykładem chiralności osiowej jest chiralność w helicenach. Skonstruuję tutaj helicen z naftalenu, fenantrenu, choć tu się wiązania nie zgadzają, tetracenu i pentahelicenu, ale muszę tutaj poprzestawiać wiązania, dlatego że się rozaromatyzował układ. No taki jest hemsketch. Tutaj kliknę i tutaj kliknę. O, już jest z powrotem aromatyczny. I teraz, żeby zbudować helicen, muszę nieco obrócić tę cząsteczkę, aby pierścienie się w płaszczyźnie nie połączyły. O, taki obrót wystarczy. I dobuduję tutaj szósty pierścień. O, troszkę wygląda nieładnie, ale zaraz poprawimy tę strukturę przez mechanikę molekularną. O, dzięki użyciu mechaniki molekularnej struktura się zoptymalizowała i widzimy, że powstała struktura helikalna. Skopiuję ją do 3D Viewera. Mamy taki wygląd i powstaje pytanie, jakim enantiomerem albo jak określić konfigurację absolutną takiego skręconego helicenu. Sprawa jest prosta. Stosujemy tu oznaczenie P dla prawoskrętnej i M dla lewoskrętnej lub też P, to znaczy plus i M oznacza minus. Robimy to tak jak na zjeżdżalni, ponieważ tutaj mamy górną część i zjeżdżamy do dolnej części w kierunku prawym. W takim razie to jest P-helicen. To jest widoczne, prawda? Natomiast jeśli odbijemy w lustrze, to uzyskamy zjazd w kierunku lewym, a więc to jest M-helicen, czyli minus helicen. Możemy jeszcze zmienić sposób wyglądu i obrócić sobie automatycznie, aby zobaczyć, jak taki fragment helicenu wygląda. Ja w próbach zbudowałem aż do nona helicenu, ale można zbudować więcej, jeśli ktoś ma taką ochotę.